Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii House Flipper. Tak, House Flippera. Dzisiaj znowu będziemy budować. A może nie, może będziemy tylko malować, tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy, czym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, bo nie wiem, jaki projekt wybierzemy, a mamy ich kilka. Ale może zamknę mordę i w końcu rozpocznę, co? Chyba tak. No to już, bierzemy się do dzieła. Czołem, fliperzy! Naprawdę super, że wspieracie naszą grę. Pewnie, że tak. Dobra. Kontynuujmy. Tak, apteczka, to rozumiem. Powinna być w każdym domu. Pewnie, że tak. No dobra, to co, lecimy. O kurwa. A co to robi kibel na środku? Aha, już wiem, o co chodzi. Bliżej łóżka. Dobra. Chyba tak. A ja go nie mogę przenieść. A nie, mogę chyba to. Trzymam, ale coś tutaj się ten kibel zwiesił. Fucking shit. Tego rozjebie. Rozwalę go, uderzę. O, on jest ruchomy. No nie gadaj, że. No kibla nie możesz rozwalić. Jednym uderzeniem powinien paść. Nad klocek tam jeszcze jest. Ale to nie mój. Jego. Idziemy robić zlecenie. Co my tutaj mamy? Dom do odnowy. Patrzcie, ile tego mamy. Bunkier do zamieszkania. No dobra, bierzemy bunkier. Zobaczymy, co będzie w bunkrze. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało nie wiadomo ile czasu. To chyba jest tylko sprzątanie, tak? Co my tu mamy do zrobienia? Pokaż, gościu. Tak, zadań. Zniszcz gniazdo karaluchów. O kurde. To gdzie to? Jak to dokładnie wszystko czysto? Co ja muszę szukać karaluchów? Nie widzę ich tutaj na razie. Łazience, wszystko na mapie jest git, ładnie. Chyba tutaj muszę gdzieś poszukać, może w garażu. Ale byłem w garażu. Zamontuj urządzenia, wyczyść zabrudzenia. O, dobra. Może do stodoły mam iść. Bez kitu. Są też jakieś drzwi? A tutaj nie. No nie wiem, o co chodzi. Dobra, wejdźmy do pokoju, zobaczmy coś. No nie, brak zadań. Chyba, że są gdzieś tutaj wejście do piwnicy. Albo na górę, jak jest wody? Nie ma. O, jest. Ach, no przecież tak, bunkier. No. Dobra, no to co? Wchodzimy na razie. Specjalnie mi zabrali tę możliwość tutaj. O kurde. Ciągnie odkurzacz. Ole koroluchy, chodźcie wy tu dziady. To najpierw to może sobie ten. Śmieci pozabieram, będzie mi wygodniej te karaluchy stąd zabierać. Chodzi mi, że gdybym miał możliwość na przykład teraz murowania, to bym zamurował tu połowę. Dobra. Ciągnie odkurzacz i lecimy. Wiem, że jakby ktoś miał chorobę tutaj, to mogę to wymienić na szkło. Jest taka opcja w grze, że karaluchy mogę zmienić na szkło, ale to już ja to wyłączyłem, bo i tam i tutaj robaczki nie przeszkadzają. Zdeptać, ale wtedy bym sobie nabrudził jeszcze bardziej, nie? Chodźcie robaczki do domu. Dobra. Kurde, tyle tu śmieci i ja mam co z nimi zrobić. Popodnosić? Chyba was pogięło, nie będę go podnosił. Na
razie umyję podłogę. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj gdzieś jeszcze były. Żygowiny, po wczorajszym kacu. Okej. Okay. Ciągnę do końca tylko te robale. Żeby nie było jakichś jaj. Żeby się nie zdążyły rozmnożyć. Te śmieci. Kartony takie tutaj. Stare jakieś pojemniki muszę. O, górki nawet są. Świetnie. Podnieść, aby podnieść. Te śmieci. Jakieś przedmiotów. Turbina generująca prąd. Te śmieci. Chyba 53%. Albo dalej, albo nie, tutaj jeszcze coś jest. Tak, jest na dole. I jeszcze tutaj coś. Krzesło. Tak. Okej. Okay. Śmieci mamy ogarnięte. Tu sobie tylko umyjemy. Muszę zamontować tutaj oczywiście kibel, prysznic i tak dalej. Standardowo. Łazienka. Najtańszy kibel, przecież to nie płacą mi, tak? Nie chcieli zapłacić za dobry kibel, to będą mieli ten taki zwykły. Którym się spłuczka pewnie zaraz spierdzieli, no ale... Mówisz i masz. Łazieneczka... Miała być wanna czasem? Nie, prysznic. Kręćmy od razu. Dłuższego gwintu to nie było dzisiaj. Okej. Okay. Jeszcze czkawka, pewnie. Czkawka typowo na odcinku, no świetnie. Cholera jasna. Zawsze ten wiatr w oczy. Zawsze ta czkawka w oczy, no. Bestia. Chodź tutaj, panie Ruro. Ruro i w paszczu. O mój Boże. Ja znowu leków nie wziąłem, ale... Oko. Ja tam się czuję świetnie. Kurde, długi ten odcinek. Będę musiał go opierdzielić zaraz. Mówię wam. Tyk, 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 tyk. Czemu to cholerstwo tak właśnie w oczy świeci? Nie mogli kiedyś tutaj cieniu dać? Ścieniować tego? Dobra, i tutaj to chyba będzie łatwe zadanie, takie, wiecie, na krótki odcinek może. Ale coś nowego, bo bunkru jeszcze żeśmy nie robili. Piotruś budowniczy będzie tutaj ogarniał różne tematy. Jeżeli chcecie wyremontować łazienkę, to dajcie znać, chętnie wam wyremontuję. Chętnie. Chętnie by. Ale wiecie co, damy tu zlew taki ładniejszy, bo tamto taki brzydki, a ten jest o, ten jest git. Powinno czy to wygląda. Zaraz, bo tu jeszcze coś muszę. Jeszcze muszę zamontować, tak? No nie gadaj, że nie może być taki ładny. O Boże, no dobra, zamontuję wam ten szany zlew. Chciałeś? Już tamten był ładniejszy, no, zdecydowanie. Dobra, dobra. Nie chcecie, to nie. To będziecie mieli zwykły zlew. Z którego będziesz mógł się wysikać, jakbyś nie trafił kibla. Dobra. Dawaj, gościu. Szybciej. I szybciej zapierdziela jak murzyn. Nie wiem, czemu w ogóle takie powiedzenie się wzięło, to chyba z tego...
Ludzie kiedyś tych niewolników niestety wykorzystywali, nie? Jest git majonez, w porządku. Idziemy dalej. Co tu mamy jeszcze do zrobienia? Wyczyść zabrudzenia. Zabrudzenia są jeszcze tutaj. O, tutaj się zdrowo ktoś zesrał. Piotruś, budowniczysz, poradzi z takimi pierdami. Kiepy jeszcze, jakieś blanty, okej. Okay. Wyczyść zabrudzenia, posprzątaj śmieci. Dobra, co już po wszystkim? Z mopem przez świat, no nieźle. Już. Nie, wyczyść zabrudzenia. Jeszcze gdzie są? Umebluj pokoje. Jeszcze do domu jednak muszę wejść, okej. Okay. Wejdę sobie z mopem, a co mi tam? Brak zadań. Też był brak zadań, przecież tu nie ma drugiego pokoju. A tu? Zadania w innych pokojach. Może tam jeszcze był jakiś pokój, ale no nie widziałem, żeby był. Dobra, wbijemy tam, chodź. Czeka. Zaraz, bo to w garażu był bunkier, tak? Tak. Ja że przeskoczę przez krzaki. No serio? Co to, Fortnite? Jak skitrany w ogóle, nie? Bunkier. Dobra, skakuj do tego bunkra. Dawaj, gumowce. Idziemy. Czy zabrudzenia, umieść przedmiot, turbina generująca prąd. Zabrudzenia gdzie? Na suficie? Może o to chodzi. Uuu, klamka! Nie, może chodzi tu o jakieś o zabrudzenia jeszcze. Wyświetla mi tych zabrudzeń. No widzicie, już się coś tam poprawiło. Może tutaj jeszcze troszkę, 95, tak, i chyba drzwi były, co? Brudne. Tu jest nas dobra, tu jest spoko. Tutaj jest 95%, gdzieś jeszcze coś jest brudnego. Nie ma, jest pajęczyna, dobra. I zamontuj turbinę. Turbina. Okej. Okay. Konserwy nie, nie chcę konserwy. A, to gdzie chcę mogę sobie zamontować. Wydaje mi się, że lepiej gdzieś tutaj na boku. Przenieśmy to. Puszki niech sobie gości tutaj grę. Zmieści się, o, w ten sposób zmieści się. Świetnie, no dobra. Umieść szafka kuchenna ze zlewem. Daj. To niby gdzie? Okej. Szafka. Szafka kuchenna ze zlewem. Dobra, może być szara. A tu nie ma jakichś wielkich tych. Tak, nie ma nigdzie rur. Tylko kontakty. Okej. Okay. No tak, dla mnie to. Może stać nawet tutaj ona. Dobra. Szafka kuchenna dwudrzwiowa. Ładny komplecik zrobimy. A bo tu chyba sobie gość robi, co? Kurde te. Śmieci daj tutaj, skoro już tutaj ma. Niech zabiera te gówno. Nie, no puszki ratują życie żołnierzom, nie? I innym tutaj osobom, które są gdzieś poza terenem. Gdzieś w namiocie. W krakach. O, płatki były. Kurde, ma ktoś ognia? Ale to wszystko. Spoko. Dobry. Teczka. O, uleczyłbym się, gdyby to był Fortnite. Ryżu. I jeszcze jedna puszka. Pyk. Okej, okay, no i montujemy to w końcu.
Kup teraz. Dwa Allegro. Teraz miała być. Tak, szafka kuchenna dwudrzwiowa, dobra. Prawie jak komplet będzie. Szafka z półkami wisząca. Szafka z półkami wisząca. Okej. A jakbym zrobił... Nie to! Nie tak chciałem. Chciałem zrobić tak. Weź ją. A, nie mogę jej obrócić. No dobra. Dobra, niech będzie to przecież tylko szafka. Łóżko piętrowe. O kurde. Ach, no tak, przecież to łóżko piętrowe to jest w razie czego coś się miało wydarzyć, nie? To łóżko teraz wrąbać, jak to jest coś śmieci. Tam tu, obok zlewu. Nie no, to też miałoby być. No, no, tak. Jak zamknę. Trzymam o, w ten sposób. Spadło, świetnie, dobra. No serio, muszę to podnosić wszystko. No dobra, podniosę ogórki, żeby nie było. Muszę to wrzucić, żeby co miejsce zrobić. No, celowo to zrobili szmaciarze. Nie no, spoko, tylko nie lubię takich właśnie topornych rzeczy, jak pojedyncze przestawianie przedmiotów. Ale ogórki mogę przestawiać, to jeszcze jakaś nie... To fasolka? A... Dawaj, bierz tą konserwę, panie. Żyj. Pyk. Pyk. Dobra, ryż damy na górną półkę, żeby nie było. Tutaj damy puszki. Wodę damy, ale tutaj. Ja chcę wodę tu postawić, tak. To ja nie chcę ruszać już nawet tego drugiego regału. Też wszystko pewnie spadnie. Na razie chociaż te puszki poukładam. Ryby jeszcze. Nie jest on zły. Ale tutaj mogę ten regał dać. W razie sobie tylko weźmy to jeszcze, dajmy tutaj miejsce. Miejsca, jak widzicie, jest sporo. Nie spadnie, nie. Bierzemy ten regał. Postawimy go sobie tutaj. Teoretycznie nie powinien przeszkadzać, no wiecie, to jest w końcu bunkier, tak? Jakby nam się tutaj zagrażało życie, to wtedy my mamy prawo tutaj być, prawda? Więc to nie muszą być jakieś luksusy, życie jest najważniejsze w takiej sytuacji. Tak więc tu będziemy mieli łóżko, oczywiście obok gniazdka, żeby sobie podłączyć laptopa, tableta i inne urządzenie, aby był dostęp do internetu. My musimy wiedzieć, kiedy z tego bunkra wyjść. Dobra. Dawaj ten ryż. Okej. Dobra, dawaj to łóżko. Chyba się tu zmieści, co? Trochę przerobane, ktoś będzie miał tutaj spać. Jadro. Wiesz, gościu, to tutaj.
Nie chcę ci tego przynosić, ale już to przyniosę i tutaj wrzucimy łóżko, żeby już nie było jaj. Kurde, ogóreczki, to dobra. Ogóreczki to spoko. Też paliwa nie będziemy dawać na półkę, bo bez sensu. Za mało miejsca, żeby pokazać przedmiot. Za mało, proszę pana. To jeszcze ze trzy świnie zmieścił. Okej. Dobra, dawaj, szybko. O, pomidorowo możemy zrobić, tu widzę chyba spaghetti jakieś. Pyk. Nie, to psia karma. No, na przeżycie w sam raz. Dobra, w końcu mógł garnąć z tym. Dobra. Kuchenka indukcyjna, okej. Kuchenka. Tu była gdzieś kuchenka indukcyjna. Umieśćmy ją oczywiście. O. No dobra. Co jeszcze? Prosty stół. Świetnie. Dawaj gościu tutaj. Tak, damy tutaj, żeby miejsca nie zajmowało, bo widzicie, ograniczone jest miejsce. Przeszło in coś tam. Okej. Przeszło białe. Białe to może nie, szare też nie, weźmiemy te czarne. Węgę. Też nie jest węgę. Dobra, bierzemy białe. I jeszcze jedno i powinno być git majonez, tak? No, świetnie, no jak na bunkier nie jest źle, no. Mamy gdzie spać, zapasy tylko trzeba poukładać. Okej, okay. Jeszcze jest zadanie w jakimś drugim pokoju, w innych pokojach. To było wszystko. Okej, okay, idziemy tylko zobaczyć. Zabrudzenia. Mogłem tam czegoś nie wyczyścić. Pajęczyna może jakaś tam została, czy coś. To tutaj. Samochód może umyję mopem. O, no dobra, wszystko jest okej. Okay. Zakończamy zlecenie. 37 tysięcy, pewnie, że tak. Git? Wszystko jest? A więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Ten odcinek dobiegł już końca, a więc zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie więcej oglądać moją mordę, no to oczywiście zostawcie suba i kliknijcie w dzwonek, aby was YouTube powiadomił. Aby was powiadomiono? Też tak może być. Dobra, trzymajcie się, cześć.